Hej, zapraszam Was na ten call. Mam dużo animacji, której tam opakowania są duże, więc chcę się tego pozbyć. Zaczniemy od czego? Od kremu. Krem z cień. Food for Skin. To jest ta wersja nawilżenie z bawełną, 50 ml. Spoko, lekki. Nic specjalnego. Robił takie nawilżenie. Okej. Nie był taki przesadnie, że tak powiem, nawilżający, ale też nie wysuszał. No, był taki, że można nałożyć w razie potrzeby. Jeśli potrzebujecie czegoś więcej do nawilżenia, no to nie jest dla Was. Jeśli nie potrzebujecie dużo, myślę, że to jest taka fajna inwestycja, bo na przykład mnie nie zapchał, nie wysypało mnie po nim nic, zero. Coś kontrowersyjnego, czyli Nivea. To jest micelarny żel oczyszczający z organiczną wodą różaną, Rose Touch. Kupiłam w Biedronce na szybko, bo nie miałam jakby jak pójść z Rossmana, a wiedziałam, że już nie mam żadnego żelu. I te 150 ml tak mi się dłużyło. Ładnie domywało po oleju, ale raczej nie kupię więcej, bo tutaj samo to opakowanie po pewnym czasie się stało takie mega dziwne, nie mogłam go nawet doczyścić, mimo że dotykałam to czystymi rękami, po prostu coś się stało, jakaś reakcja wyszła z tym opakowaniem i on dalej się stało lepiej. Ale jeśli chodzi o domywanie oleju, to był spoko, ale no jest on mocny. Więc raczej nie dla wszystkich. To jest Isana szampon do włosów kolor Shine z granatem i guaraną. Do włosów farbowanych i tonowanych, czyli takie jak teraz mam, bo mam rozjaśnione i tonuję sobie cały czas. Nic to kompletnie nie robi, jeśli chodzi o kolor. Domywa, bo domyło mi też po wszystkich moich, że tak powiem, kuracjach. Ale wydaje mi się, że te moje włosy przy tym szamponie nie były aż takie miękkie i nie chciały się dobrze rozczesać. I trochę jakby mi to wszystko przesuszyło. Więc wydaje mi się, że ta wersja jest ok, ale nie powala, ale jak dobrze pamiętam, wersja różowa jest lepsza. Yves Rocher to jest z kolekcji świątecznej. Była ta Magia Karité i to jest Body Repair Balm. To był taki balsam. Potrzebowałam go strasznie dużo na to, żeby się posmarować i nie odczuwałam tego, żebym była posmarowana i nie była sucha. To było takie mega dziwne uczucie, więc jeśli w tym roku znowu będzie Magia Karité i będzie balsam taki, to wydaje mi się, że wszystkie inne konsystencje i wrosze są spoko, jeśli chodzi o nawilżenie, a to zero. Bo to wręcz nieprzyjemne do nanoszenia na skórę. Fajnie to się pachniało, ale nie było najlepsze. Czyli Ziaja, to jest Baltic Home Spa. To była jakaś taka seria, która była w Lidlu. Gdzieś ją jeszcze potem widziałam, ale nie pamiętam gdzie. To było Fit Mango, grubo ziarnisty peeling do ciała. Glicerynowy. I tu jest właśnie, że jest wegański, 90% składników pochodzenia naturalnego. Substancja aktywności antycelulitowej ujędrniającej kofeinę, figa, masło i lipę. Glikozaminoglikany, krzem i kwas alginowy. Peeling 300 ml. Ja lubię takie mocne zdzieraki do ciała i szczególnie na nogi. A to było takie tak mocno słabe. Mimo tego, że te drobinki tutaj widać i jakby w dotyku nie było to aż takie, ale to się zaraz wszystko rozpuszczało i zaraz tego nie było. I to jak się tak nanosiło na tą skórę, to było takie za mało. I ja uwielbiam te Tutti Frutti i myślałam, że to będzie taki fajny zamiennik, ale jednak Tutti Frutti wygrywa. Pierwszy z dwóch, wielki Eveline,
to był hipoalergiczny hialuronowy płyn micelarny 3 w 1, 750 ml do cery wrażliwej i suchej. I miał usuwać wodoodporny makijaż. Nie usuwa wodoodpornego makijażu, bo musiałam olejem dość mocno zmywać moje tusze, a że ja uwielbiam wodoodporne tusze, to nawilża i łagodzi podrażnienia. Nie łagodzi, nie nawilża. To nie o to chodzi w tym kosmetyku. I głęboko oczyszcza. Średnio oczyszcza. Jakby olej musiałam nakładać czasem i dwa razy, żeby doczyściło. Bo tego używałam czasem przed, czasem po oleju. I tak jak mi coś tam jeszcze na przykład zostawało na brwiach albo doczyszczałam coś, to był spoko. Ale tak sam z siebie, bo kilka razy go tak użyłam, bo na przykład skończył mi się olej. Nie dawał rady. Był tani. Wolę bardziej zainwestować w olej do zmywania. I potem jak coś, no to w płyn micelarny dobry, albo płyn dwufazowy, niż na przykład w sam płyn micelarny. Bo to nie odchodzi, a że jeszcze używam filtrów do twarzy, a je się na pewno powinno zmywać właśnie olejami. Mój taki krem, który uwielbiam na lato, jak nie chcę maskować się podkładem czy innymi rzeczami, to jest Cicaper od doktora Jarta. To jest Tiger Grass Color Correcting Treatment. Taki zielony. Taki, że jak się go rozkładało na twarzy, to on z takiej zielonej mazi robił się taki w kolorze skóry. I nie dla bladziochów, bo to akurat używałam bardziej jak się opaliłam. Troszeczkę, ale się opaliłam. I wtedy był idealny. Na takiej bladej skórze, średnio. Ja tu mam 15 ml i to jest mniejsza wersja. Ma niwelować zaczerwienienia, więc idealnie się nadaje właśnie na lato, żeby nie nakładać makijażu. Jedyne co, po pewnym czasie wydaje mi się, że zrobiły mi się w nim takie grudki od zaschnięcia, bo ten produkt jakby troszeczkę zastyga w sobie, jak go nie używamy chwilę, z Joanny. Coś, co moje rzęsy wręcz odratowało, czyli to jest Multi Lashes serum stymulujące do rzęs. Używałam tego przez dłuższy czas i jest to jedyny produkt do rzęs, który u mnie działa. I nie mam problemu z tym, że mnie coś podrażnia. Jest to drugi raz, kiedy tego używam i moje rzęsy dalej są w dobrej kondycji, mimo że nie używam tego od pewnego czasu. I wtedy, jak używałam tego intensywnie, regularnie, codziennie, to miałam takie ładne rzęsy, takie gęste, tak ładnie one wyglądały, nawet w tym moim zewnętrznym kąciku, który jest wiecznie czerwony i poobcierany wręcz, tak to ładnie wyglądało i tam mi wiecznie brakowało na przykład jakiejś tam rzęsy jednej albo dwóch, żeby to ładnie wyglądało, a teraz to dalej są tam rzęsy, dalej to ładnie wygląda, są one mega długie, ale trzeba się z tym liczyć, że po pewnym czasie ten wzrost jest od nowa i od nowa, więc możecie mieć na przykład na jednym oku mniej rzęs, na drugim więcej i będzie to bardziej zauważalne niż wtedy, kiedy na przykład nie używacie takiego serum. I ja pewnie wrócę do niego za jakiś czas, w tym momencie wydaje mi się, że nie potrzebuję, nie chcę, nie jest to dla mnie ważne. Skończmy pielęgnację na maseczkach. Jedna z moich ulubionych maseczek, takich koktajlowych, bo ona jest nawet podpisana koktajlowa. To jest Express Mask, rozświetlenie koktajlowa maska SOS Promienna Cera z Perfekty. To jest taka złota maseczka, którą zostawiamy na twarzy i ona służy też jako trochę taka baza. I tutaj jest napisane, że po 10-15 minutach można wykonać makijaż. Jak się nałoży całą tą maskę, to nie wykonujemy na tym makijażu, bo to jest za gruba warstwa. Ja czekałam więcej niż te 15 minut, to jest pewne. Kolejna maseczka to jest Eveline kolagenowa, 8 w 1. Ja dalej bardzo lubię te maseczki z Eveline. Mam nadzieję, że jeszcze je gdzieś znajdę albo znowu będą w Biedronce, żebym sobie dokupiła. Ale no, tanie, fajne, dobre kosztuje, bo w Biedronce kosztowała 5 lub 6 zł. Mega, fajnie nawilża. A i dobrze leży na twarzy. Dalej mam
Apio, nie wiem. To jest z granatem, wygładzająca maseczka. To co pamiętam z tych maseczek, akurat chyba w tym kształcie, albo szczególnie ta, bo to miałam już kilka razy. Nie leżała mi tak dobrze w tym miejscu nosowym, że tak powiem. I zostawiały mi tutaj takie płaty suche. Ale też fajnie nawilżała i dawała takie rozjaśnienie. Mediental z Medihills? O, Medihills. Oni mieli tą z K-popu, tak. Płaska maska w płachcie Botanic Garden dynia. Oni z tych Botanic Garden mają jeszcze kilka. I to był odżywczy świeży ekstrakt z dyni oraz uelastyczniający ekstrakt z nasion kawy arabika. I nawilżenie, czyli moja ulubiona odżywka to jest Golden Rose Black Diamond Hardener. Jedyna odżywka, która trzyma moje paznokcie jakby w takiej długości dosyć sporej, bo często gęsto po prostu moja długość to jest takie okruszki z tych paznokci i one się rozdwajają i w ogóle, a po tej odżywce są one takie fajne i wyglądają dobrze. Cień z Essence Metal Glam, strasznie stara seria, to jest 07 Golden Up. To był taki ładny cień i nie wiem, co się z nim stało, ale zrobił się taki dziwny w konsystencji, taki jakby stwardniał. I ostatnie dwa produkty, czyli coś, co myślałam, że wykończę i był problem, czyli Sephora Nano Lips. Ostatnio sobie dałam do mojego Project Pan i wiecie, co się okazało? Wiecie? To nie chcę wejść do strugaczki. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Próbowaliśmy jeszcze to nożem, ale to jest tak miękka konsystencja i dlatego była taka fajna na całe usta. I to tak pięknie wyglądało, jak ostatnio sobie zrobiłam takie usta, takie mega nude. To był kolor Bella Beige. One były takie piękne, do tego piękny błyszczyk przeźroczysty. No, mega. Jeszcze z drobinkami, jak dodałam. Cud miód. A tu się okazało, że lipa. Nie wykończaj. I coś, co zawsze mam, czyli My Secret Wow Brow. Żel do brwi z wielką szczoteczką. To przyznaję. Jak go zawsze kupię na promocję chyba. Tak to kosztuje 17, a na promocję chyba 10. I to jest jeden z tych nielicznych żeli, którymi fajnie trzymają włosy. Włoski w brwiach, ale jest jeden problem. Po pewnym czasie one nie tylko opadają, ale przy niektórych produktach i niektóre połączenia, i jak jeszcze jest on coraz starszy, coraz bardziej jakby rozmywa produkt, którym uzupełniamy brwi. No i to tyle na dziś. Zapraszam Was do komentowania, co Wy wykończyliście, czy coś z tego używaliście, a może coś mi polecicie, jakiś na przykład krem na noc, bo poszkuję teraz. Więc to tyle. Na razie. Pa!